Good evening, New York. Time to bring the fear back. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Hate Town do Spidermana. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i kontynuujemy. Dobra, jesteśmy teraz tutaj na mapie. Zaznaczmy sobie to wyzwanie, jakbyśmy potrzebowali już lecieć do jakiejś pierdoły. MJ, Black Cat ma kolejny dysk. Jeszcze tylko jeden i Hammerhead będzie miał dyski wszystkich innych rodzin Magi. Musimy się dowiedzieć, co na nich jest. Jest jeszcze coś. Taka tam sprawa... Pewnie nic takiego, chociaż może jednak... Prawdopodobnie nieważna rzecz. Plączysz się w zeznaniach, zacznij mówić po ludzku. Okej, Felicia pracuje dla Hammerheada, bo ten porwał jej syna. Nie wiedziałam, że ma syna. No, coś takiego na pewno jest w stylu Hammerheada. No i... Jest taka sprawa... Wiesz, że przez jakiś czas z nią byłem. No i... O, mówisz serio? To znaczy, nie jestem pewny, ale to możliwe. Muszę się rozłączyć. Takich rzeczy się nie mówi przez telefon, gościu. No dobra, oddzwoni jak trochę ochłonie. Prawda? No niezbyt. Patrzcie! Moi fani szukają troli! Co się stanie, gdy jakiegoś znajdą? Nie chcę się przekonać. Lepiej odeślę ich z powrotem do więzienia. Takich przeciwników przedupują czasy, tak? Weź ty się z tymi fotobombami opanuj z szmatą. Pierdolonym kozakiem, gościu. O, no proszę! Fotobomba! Lepiej tam leć! Seria 52. Mnóstwo nowych followersów! Nie, kurwa, jebnie mnie! Nie przestawajcie! Mamy rekordową liczbę odsłon! Nieźle! To ma mi imponować? Nie pozbędziesz się mnie! Nie ruszaj się! W powietrzu! Zestrzelić go! Mam cię, nie pomówię! I wracaj na ziemię! O, no proszę! Fotobomba! Lepiej tam leć! Wrócę do pudła! Nie mogę go walnąć z ulta? To ci się spodoba! Tobie raczej nie. Nieźle, ale potrafię lepiej. Dobra, ważne, że zrobione. Ja dzięki temu mogę w końcu sobie odblokować ten jeden gadżet, którego mi brakowało. Czy w kostiumie tam było czegoś? Ta. Była jedyna rzecz, której mi to blokowało do odblokowania. Nieźle, okay. Ale 67% widzów uważa, że mógłbyś lepiej. Dobra, tam twoi widzowie gówno są warci. Moi są zajebiście, nie twoi. Tyk, oznacz to i lecimy po zdjęcie. Znaczy nie po zdjęcie, tylko po ten. Po obraz. Jeden ze skradzionych obrazów powinien gdzieś tu być. Nie masz nic przeciwko? To pewnie tutaj. No, ciekawe po ile stoją takie obrazy. Detektywie, znalazłem kolejne skradzione dzieło. Wysyłam współrzędne. Dobra robota. Powiedz, spotkałeś tę nową Black Cat? A co, nad jej sprawą też pracujesz?
Nie, jestem ciekaw. Jaka ona jest? Skomplikowana, frustrująca, manipuluje ludźmi. Ale ma dobre serce. Okrada tylko bogaczy, albo tych, którzy jej zdaniem na to zasługują. Zdołała ci umknąć? Nie jeden raz. Mogę śmiało powiedzieć, że jest jedyna w swoim rodzaju. Wiem, o czym mówisz. Do następnego! Cześć, MJ. Zanim coś powiesz, udaj się pod ten adres. To ostatnia znana kryjówka rodziny Costa. Jeśli się nie mylę, mają ostatni dysk z danymi. MJ, słuchaj. Nie, ty posłuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Wcale nie. Zareagowałbym dokładnie tak samo. Nie byliśmy wtedy razem. No i sama umawiałam się z ludźmi. Jasne. Czekaj, z ludźmi? W liczbie mnogiej? W każdym razie jesteśmy dorośli. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuje na ciebie. Wiem. Okej, chyba wiem, co na nich jest. Dawno temu rodziny Maggi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Umieściły dane w jednym miejscu. No, ciekawe, po ile stoją takie obrazy. Detektywie, mam kolejny obraz. Dobra robota. Czerwałem MJ wypowiedź. Powiem komuś, żeby go zabrał. Czy powiedziałbyś, że nowa Black Cat przypomina starego? Cóż, zdecydowanie wzoruje się na Hardim. Jej ubiór, technika, ba, nawet jej sprzęt wygląda jak podkręcona wersja jego. No tak, przecież już od jakiegoś czasu macie jej rzeczy. Czyli kradnie też własność intelektualną. Powiedziałbym raczej, że ją ulepsza. Na jej tle Hardy wypada blado. Mam wrażenie, że ją podziwiasz. Po takim czasie w branży trudno nie dostrzec prawdziwego talentu. Ty zresztą raczej też nie szczędzisz jej pochwał. O, no wiesz, jest jak mówisz. Trafił swój na swego. Dam ci znać, jak znajdę resztę łupów. Uwaga, jednostki. Sorry, MJ, już jestem. Mówiłaś o dyskach z danymi? Okej, chyba wiem, co na nich jest. Dawno temu rodziny Maggi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Umieściły dane w jednym miejscu. Żeby je zdobyć, trzeba mieć 5 dysków. Więc Hammerhead porwał syna Black Cat. I zmusił ją do kradzieży dysków, żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin. Dostawa do klienta! Nie damy jej dokończyć, nie? Cholera! Muszę to zakończyć, nim ktoś ucierpi. Wszyscy dostaliście. Thank you. Jeden ze skradzionych obrazów powinien gdzieś tu być. Łup musi gdzieś tu być. Przebiegłem po nim. Sorry, MJ, już jestem. Mówiłaś o dyskach z danymi? Okej, chyba wiem, co na... Kolejne dzieło sztuki. Detektywie, wysyłam ci współrzędne. Kolejny obraz ukryty przez Hardiego. Wielkie dzięki. Wyślę tam ludzi. Dlaczego stary Black Cat próbował uciec z Rikers? Miał przecież szansę na zwolnienie warunkowe. Biedna MJ. Hardy stał się zbyt pewny siebie. Marzy, jak chciała, żeby dla niej pracował. Odmówił i trafił na jej celownik. Lepiej, żebyś się tam nie znalazł. Zwłaszcza, jeśli masz rodzinę. Marzia załatwi każdego, byle tylko dopiąć swego. Zauważyłem. Jesteśmy w kontakcie. Do wszystkich jednostek. O, niezły pomysł, Spidey. Dobra scena walki się przyda. Powietrzu go nie dosięgnę! Lepiej stąd spadać! Igze, biedna MJ. O, ten knockout dał nam stół dostępny! Uważajcie! Nadchodzą fotobomby! Nieźle! Powietrzu, zestrzeć! O, moi fani to zawsze uczynni! Zobacz, jak tu u mnie przybyli! Tak go nie lubiłem. Dobry kolega. Lubią nas.
Tak go nie lubiłem. Maxa pierdolnąłem. Zobaczcie go na ziemię. Oj. Sorry. Będzie wolał. Zobacz go na ziemi. Tak, będę mieć po tym mnóstwo nowych followersów. Już po tobie. Uwaga. Nie dajcie mu wyjść. Nie dajcie się zastraszyć. Ludzie Hammerheada byli w pobliżu. Muszę ich zdjąć. Bez przerwy skaczę. Mam tego więcej. Hej, hej, nowi widzowie. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał. Uwaga! Kciuk w górę! Ja pierdolę. Będziesz cierpiał, klipku. Ten z rakietnicą się ustawiał. Kurwa. Można mu skleić też ryj, nie? Prawie super. Powinienem mieć to na wizytówce. Masz mniej odsłon niż babcia z wiadrem lodu. Staćcie na więcej. Ja kolanie denerwuję. MJ, dokończysz? Obraziła się. Już nie do końca. No i to by było na tyle. MJ się obraziła. Nic więcej z tego nie będzie. Felicio, musimy pogadać. O, tęskniłam za tym. Ale muszę lecieć. Unieszkodliwiła mi wyrzutnia sieci. Muszę to zrobić w klasyczny sposób. Daj spokój, chcę ci pomóc! Kto się odczep? Jeśli Hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego nie? Dotąd radziłam sobie sama. Ale wcale nie musisz! Dlaczego mi nie ufasz? Pracowaliśmy już razem. Sam sobie odpowiedziałeś, nie sądzisz? Felicio, dlaczego nie poprosiłaś o pomoc? Bo to nie twój problem, tylko mój i dam sobie radę. Może dla mnie to żaden problem? Chyba, że mówisz o wojnie gangów. To akurat duży problem. Zostaw mnie. Lepiej radzę sobie sama. Wyrzutnie sieci znów działają. Pomogę ci powstrzymać Hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. Felicio, twój syn. Muszę wiedzieć, czy jest... To mój syn. Uratuję go. Kurwa. Wyrzutnie sieci znów działają. Pomogę ci powstrzymać Hammerheada! Jak? Bez zabijania i łamania prawa? Po twojemu się nie da. Felicio, twój syn, muszę wiedzieć,
ty jesteś? To mój syn. Uratuję go. Uparty pajączek. Chcę tylko pogadać. Wciąż tu jesteś? Mogę tak całą noc, jeśli będzie trzeba. Zaczynasz gadać do rzeczy. Chyba muszę się bardziej postarać. Muszę się zbliżyć. Nie powiedziała nigdy żadna kobieta. Mówię ostatni raz, nie szukaj mnie. Hej! Przestań uciekać! Przestań mnie gonić. Dlaczego we mnie strzelasz? Bo próbuję cię spowolnić. Mam ją. Załatwione. Muszę się zbliżyć. No, dawaj, dawaj, dawaj. Możemy teraz porozmawiać jak ludzie? Przecież właśnie rozmawiamy. Wiem, co jest na tych skradzionych dyskach. No proszę, silny i mądry. Hammerhead nie może ich dostać. Gdy będzie miał czego chce, chłopak nie będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. Na przykład jak? Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. Tęskniłam. Miło znowu być razem. Nic z tych rzeczy. Szkoda. Okej, mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn... Czy ja jestem... No wiesz... Później. Najpierw go znajdźmy. A o reszcie... pogadamy potem. Trzymaj się, pająku. MJ mnie zabije. Może tak być. Kici, kici, skurwysynu. Hej, złapałeś ją? Tak, ma przeciągnąć sprawę, a my poszukamy jej syna. Powiedziała ci, czy... Niestety. Oczywiście. Jesteś pewny, że nie ściemnia? Znam ją. Nie pracowałaby dla Hammerheada, gdyby nie musiała. Okej. No nic. Sprawdzę tamtą rejestrację. Dam znać, co i jak. Zaczynam opadać z sił. Pora coś wszamać. Pizza u Ediego. Eddie, tu Spider-Man. Spidey, zgłodniałeś? Zgadza się. Zrobisz dla mnie pepperoni, jak zwykle? Robi się. Z dostawą na dach? Poproszę. Tam, gdzie ostatnio. Daj mi chwilę, odezwę się do ciebie. Zajebiste. Chłopcy pizzę na dach zamawia. Zanim Eddie zrobi pizzę, zdążę się trochę rozejrzeć po mieście. Sorry. No, to mamy chwilę czasu, żeby poeksplorować i porobić parę pierdół. Pytanie, co tutaj jest do zrobienia? Do wszystkich. Lokalny przedsiębiorca zgłasza, że grozili mu uzbrojeni napastnicy. Funkcjonariusze potrzebni Forsyth. Chłopaki, sklep z kostiumami dla bandziorów jest ulicę dalej. Już po tobie. Na pewno po mnie? To bezczelny rabunek, nawet jak na Hammerheada. Hej, Miles, oddzwaniam. O co chciałeś zapytać? Hej, Peter. Chodzi o to... Ten kiedy dzwonił? To nic takiego. Wiem, że jesteś strasznie zajęty.
Tak się tylko zastanawiałem, czy nie moglibyśmy kiedyś zacząć trenować? Trenować? Tak, chodzi o same podstawy. Zwisanie z drapacza chmur, albo zwisanie z niskiego budynku, albo drzewa. Miles, masz 15 lat. Musisz skupić się na szkole. To o wiele ważniejsze od... Ta, wiem. Ale jak kiedyś skończę wcześniej pracę domową, a ty znajdziesz chwilę... W końcu też zaczynałeś jako 15-latek, nie? Owszem, i setki razy otarłem się o śmierć. Nie mogę pozwolić, żeby ciebie też to spotkało. Okej, tak, rozumiem. Do następnego. O rany, co ja zrobię z tym dzieciakiem? No jas. Muszę użyć sieci. Nadchodzą fotobomby! Mylejesz mnie z tymi fotobombami swoimi zasranymi, nie wkurwiaj. No i po nim. Czas na kolejne. Ja pierniczę, naprawdę ktoś to wymawia ROFL. Moje sieci je wyłączą. O, o, nie przegap fotobomby. Dogonaj się z tą fotobombą. Jest ze mną nie tak. Wściekam się, że nie popisałem się przed będziorem. To było mocne! Lubię zdobywać sławę kosztem innych. Dobra, Spidey. Pizza gotowa. Dzięki, ratujesz mi życie. Od ratowania jesteś ty. Jeśli ci smakuje, napiszesz o nas w necie? To dobra reklama. Jasne. Na razie, Eddie. Kurwa, to jest zajebista reklama, chłopie. Chyba nigdy nie byłem taki głodny. Muszę jakoś ominąć ten sprzęt budowlany. Tej sztuki. Gość nie próżnował. Znalazłem kolejny obraz, detektywie. Hardy miał oko do sprytnych kryjówek. Był naprawdę zdolnym włamywaczem. Oczywiście. Jak udało wam się go złapać? Chciałbym powiedzieć, że dzięki solidnej robocie, ale coraz częściej mam wrażenie, że dał się złapać. Żeby uciec Marzi? Przecież wiedział, że mogą go dorwać w więzieniu. Owszem, ale tylko w ten sposób mógł chronić córkę. Tyle, że odsiadka okazała się znacznie dłuższa niż planował. Tam była tak, ale niestety już zbierałem obraz. Są dwa, są trzy, tu jest cztery. Ale no spokojnie. Latając tak po mieście, w końcu to zrobimy. Nie jest tego aż tak dużo jak w poprzedniej, jak w podstawce. Cynia. Podejrzaną działalność na dachu. Sprawdźcie to. Ohohohoho. Kocham cię. Ale teraz muszę cię zniszczyć.
Sprawdziłam tamtą rejestrację. Należy do firmy magazynowej starego znajomego Hammerheada. Właśnie tam jestem. Daj mi chwilę. Niedługo tam będę. A tymczasem trochę się tu rozejrzę. Daj mu zjeść w spokoju, kobieto. Po kolei. Rozejrzeć się, sprawdzić, czy chłopak tu jest, a jeśli tak, wyprowadzić go. A jeśli wygląda jak Peter? Przestań, MJ, cicho. Jeśli wygląda jak Peter, to powinien tam sam stąd wyfrunąć, bo jest Spider-Manem. Trzecim. Przydałaby mu się drzemka. Co? Arkusze fałszywek. Widać, Hammerhead ma nowe hobby. Mam to. Stój, pomóż mi z tym. Jest cięższy od twojej starej. Zbiło ci, nie mogę tego podnosić. Mam cięższy od twojej starej jest. Ej, Mikey, pomóż. Czekaj! Ktoś tu weszł. Troszeczkę za bardzo z tej strony wyszedłem. Myślałem, że dam radę go obejść, że nie będzie patrzył w tą stronę na mnie. No dobra. Lepiej to sprawdzę. Co tu jest grane? Nadal ma pułapki, to easy. Kurwa, zobaczył mnie? Nie powinno cię tu być. Jak on mnie zobaczył? Nie no, bez jaj. Coś tam jest. W ostatniej sekundzie się odwrócił. O tym, jak Hammerhead... O, sporo gotówki. Chyba fałszywej. Ani śladu chłopaka. Idealnie. Powinnam zrobić mu zdjęcie. Może się przydać jak coś... Może mój kontakt w policji go zidentyfikuje. Cały dzień z tym telefonem. Wracaj do roboty. Koniec obijania się. Bezpański laptop. Świetna okazja. List przewozowy może prowadzić do centrum dystrybucji. No dawaj, dawaj. Cholera jasna. O-o. Dobra, powiem chłopaku. Rodzina Costa sprawia kłopoty. Wygląda na to, że chcą wojny. Musimy się zastanowić, co z tym zrobić. Pełna czujność. Jak ktoś tu wtargnie, nie ryzykujcie. Zabijcie. To już od początku tak było. Okej, okay, mam dane firmy transportowej. Może powiedzą nam, gdzie przetrzymują dzieciaka. Później to przejrzę. Teraz muszę stąd spadać. Po cichu. Co to było? Tej! To prawda, że Hammerhead przeżył postrzał w głowę? No pewnie. Wypluł pocisk prosto w gościa, który w niego strzelił. Po tym wstawili mu te płyty. A ona nie przeskoczy teraz już z powrotem. Muszę zajrzeć do tej pizzerii. Jak to szło? Może ochłodzę ich zapał. Ale bajze! Kto to posprząta? Ty. Ja? A może ty? A może nie? A może razem? Ty pierwszy. Nie. Nadużyłam ich gościnności. Lepiej się ulotnie. I to szybko. Dobra, panowie, chodźcie. Musimy pogadać o tej sytuacji. Dobra, git. Naprawdę niewiele brakowało. Nie! Nie chcę. Sorry. Co ty tu robisz? I dlaczego pachniesz pizzą? Bo właśnie jadłem pizzę? Wiesz, jak ty sobie ucztowałeś. Ja zbierałam dowody i szukałam porwanego dziecka. Starałem się jeść jak najszybciej. Muszę sprawdzić parę rzeczy. Zadzwonię. Na przyszłość. Żadnych fikołków po dużej pepperoni.
To zależy, o jakich fikołkach mowa. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwonek i miłego popołudnia, wbiję do linku w opisie. Cześć!